Krok pierwszy: ustal powody. Ktoś by pomyślał, że to jest taka sprawa błaha, to jest coś, co możemy zrobić na samym końcu, to jest coś, co w sumie, a może pojawić się w międzyczasie, kiedy realizujemy projekt. Otóż nie, jest to sprawa bardzo ważna. Chciałbym, żebyście pomyśleli chwilkę o takiej osobie jak wyjątkowy nauczyciel. Zastanówcie się chwilkę, czy mieliście taką osobę, którą moglibyście nazwać wyjątkowym nauczycielem może mentorem w swojej szkole. Na studiach i zastanówcie się, jakimi cechami ta osoba się charakteryzowała. I zadajcie sobie pytania: jak byliście przez tą osobę traktowani? Czy to była bardziej rozmowa, czy to były takie nakazy idź i zrób? Czy może to była taka dyskusja i dywagacja na temat tego, jak postępować? Czy był w tej relacji szacunek? I czego się nauczyliście z tego wszystkiego? Oraz jaki z tego płynie morał? Wyjątkowy nauczyciel. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego względu, że ludzie bardzo często mogliby powiedzieć, że byli traktowani dobrze, byli traktowani z szacunkiem, byli traktowani jako ludzie, którzy. Może nie są do końca tak bardzo rozwinięci jak ich mentor, ale to były osoby, które chciały zmierzać w jakimś określonym kierunku i liczyły na to, że ta osoba, ten wyjątkowy nauczyciel im w tym pomoże. Była to na pewno raczej rozmowa, raczej dyskusja, było to słuchanie siebie wzajemne, było okazywanie szacunku, na pewno coś z tego wynieśliście, coś musieliście się nauczyć. Może to była jakaś poważna lekcja życiowa, i z tego też może jakiś płynąć morał. Jest to ważne dlatego, bo widzicie, ludzie z różnych powodów realizują projekty. I to jest czymś, co jest motywacją. Bo powód to jest motyw do działania. Często się zastanawiamy, jak dowieść projekt. Otóż no musimy mieć motywację. Musimy być zmotywowani do tego, żeby coś nam się chciało. I ta motywacja to jest najważniejsza rzecz, bo to jest motyw, to jest powód, dla którego ja robię. Jeżeli ja będę miał jasno przed sobą cały czas widoczne powody mojego działania, to mnie się będzie chciało ten projekt realizować. I Prawda jest też taka, że warto mieć coś dla siebie z tego wszystkiego, jakiś konkret, który możemy wynieść z naszego, z naszego działania. I to jest właśnie takie pytanie: jak realizujecie projekt, co ja z tego mam? Warto się zastanowić na samym początku, co ja będę z tego miał lub miała, żeby nie skończyć jako jedna z tych osób, która będzie realizowała projekt, bo ktoś nas o to poprosił i będziemy się z tym męczyć i to nas strasznie, ale to strasznie zdenerwuje i zużyje. I wiecie, są politycy u nas, szczególnie na politykach to widać, i oni mówią, że oni chcą naszego dobra, oni chcą naszej wolności, oni chcą naszej radości. I cały czas podnoszą podatki z tego powodu, a ostatnio nawet dbają o to, żebyśmy nie mogli korzystać z internetu w taki sposób, jaki robimy to do tej pory. I to świetnie charakteryzuje coś co się nazywa wartościami deklarowanymi i tymi realnymi. Wartości deklarowane to jest ten pozór, który stwarzamy, mówimy: ja chcę zrealizować ten projekt z tego względu, że x y Podczas gdy tak naprawdę mam swoją jakąś ukrytą agendę, którą chcę zrealizować. I pojawia się pytanie w takim razie co kochają ludzie? Co tak naprawdę jest dla nas realnie potrzebne? Uwielbiamy się uczyć i uwielbiamy się rozwijać. Jeśli nie ma rozwoju, to odchodzimy z pracy. To jest jedna z przyczyn, która jest podawana na tzw. Tak jak mamy wejście do pracy, to mamy ten enter-interview, czyli rozmowę kwalifikacyjną. A jak wychodzimy z pracy, to często się zdarza, że mamy rozmowę z HR-ami na temat tego, dlaczego opuścimy pracę. I często pracownicy, którzy już wszystko osiągnęli, co mogli, mówią, że oni jednak by woleli popracować w czymś, co ich będzie rozwijało. I psychologia szczęścia, tak zwana psychologia pozytywna, taki najnowszy trend w psychologii, zajmuje się nawet projektowaniem miejsc pracy w kontekście szczęścia. Bo się okazuje, że są jasne i konkretne dane, które stwierdzają, że pracownicy, którzy są zadowoleni, szczęśliwi z pracy, z tego powodu mniej chorują, znaczy biorą oficjalnie mniej L4, są bardziej produktywni, są bardziej elastyczni. Bardziej im się chce angażować, robią rzeczy, które im sprawiają satysfakcję, to przynosi się konkretnie na profity firmy. I czy my jesteśmy zawsze ze sobą szczerzy? Jak realizujemy projekt, mówimy tak: czy ja jestem ze sobą szczery, czy nie? Ja nie jestem ze sobą szczery. Co mówimy? Co często mówimy sobie? Mówimy sobie tak, bo pragnę samorealizacji, dlatego będę realizował ten projekt, bo chcę się samo zrealizować. To ładnie brzmi, nie? Bo chcę spróbować czegoś nowego. Bo muszę. Czasami się to zdarza. Jesteście na studiach, macie pewnie jakieś zajęcia, musicie coś zaliczyć i musicie zrealizować jakiś projekt. Ale często milczymy o pewnych innych aspektach. Ja nie mówię, że te tutaj wymienione wyżej to są aspekty, które są nieprawdziwe, bo ja też mogę się pod nimi podpisać. Pytanie tylko jest takie, o czym milczymy? Milczymy o splendorze i o statusie. A jest coś takiego, nie? Z tyłu głowy, że o, ten projekt to jest coś takiego, co im może podnieść ten status, że jak ja go zrealizuję, to ludzie u mnie na roku. Będą na przykład nie bardziej poważać. HS i sława to podstawa. Niektóre projekty realizujemy też właśnie po to, żeby sobie zarobić. Nie ma co się z tym ukrywać, to nie jest nic złego. Robimy też projekty, żeby móc zrealizować swoją karierę w jakiś sposób. Wchodzimy w jakieś działania i czasami jest to na takiej zasadzie, że niekoniecznie nam się to chce, ale jeśli my to zrobimy, to w konsekwencji za dwa, trzy, cztery miesiące ja będę robił, robiła to, co jest dla mnie ważne i co jest istotne. Więc bądźmy odważni i napiszmy, jakie są nasze prawdziwe powody realizacji projektu. Zróbmy listę szczerych powodów, taką wręcz spowiedź w stosunku do tych powodów. I jak sobie usiądziecie naprzeciwko tej kartki A4 i sobie na samej górze napiszecie, dlaczego chcę zrealizować dany projekt, na przykład pracę dyplomową, to wypiszcie wszystkie te powody. Bo muszę, bo chcę bo na przykład kolega prosi, albo bo mama by sobie życzyła, żebym w końcu zdobył, zdobyła to, to wykształcenie wyższe. A jeśli będziecie mieli problemy, to jest takie fajne hasełko od Toyoty pochodzi pięć razy dlaczego. Zadawajcie sobie pytanie, dlaczego, 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 dlaczego? dlaczego. Realizuję projekt, bo mama chce. No okej, okay, ale dlaczego mama chce, żebym zrealizował na przykład tę te, pracę dyplomową? Bo zależy jej na tym, żebym miał wykształcenie wyższe. Dlaczego zależy jej na tym, że miał wykształcenie wyższe? Bo mówi, że mnie kocha. A dlaczego ta miłość ma być kierowana w ten sposób? Bo na przykład ona nie miała takiej szansy i chce dla nas wszystkiego najlepszego. A wie o tym, że tego typu działania są nas w stanie w jakiś sposób wypromować. I potem jeszcze raz możemy sobie zadać pytanie dlaczego, żeby uzyskać taką pełną listę tego, dlaczego w ogóle realizujemy projekt. I w tym kontekście, takim bardziej biznesowym, te powody to jest coś, co się nazywa sens biznesowy. Dlaczego ja mam coś podejmować, dlaczego ja mam się w jakiś określony sposób realizować? No i tę listę można powiesić w widocznym dla nas miejscu, i dzięki temu będziemy cały czas sobie przypominać o tym, co się dzieje z nami, zwłaszcza w momentach kryzysu. A należy o tych momentach kryzysu wiedzieć, że one będą. Nie ma co od nich uciekać. Po prostu to jest fakt, że złapiecie doła, bo będziecie zmęczeni, nie będzie wam się chciało pisać tej pracy dyplomowej i rzucicie to wszystko. I będzie musiało być coś, co was chwyci i z powrotem wrzuci w te tryby pracy. Dłużej planujemy ślub niż wspólne życie. To jest też takie interesujące. No nie? Jakbyście tak pomyśleli? Ja mam tam swoich znajomych, oni się ze sobą. Łączą razem, biorą śluby, potem się rozwodzą, potem jest dziecko, potem ktoś o nie walczy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe, że podejmujemy się takich wielkich projektów, ale takich krótkodystansowych. Nie? Dłużej planujemy ślub niż wspólne życie. To jest coś, to jest takie hasło, które ja właśnie usłyszałem kilka lat temu, kiedy byłem na jednej z konferencji. Warto myśleć o swoim życiu holistycznie, żeby nie sfiksować się tylko i wyłącznie na realizacji jakiegoś jednego projektu i nie zgubić tego co jest dalej przed nami. No i teraz trochę praktyki. Słuchajcie, jak ogarnąć te powody? Po pierwsze tworzymy dokument. Jest to jedna strona A4, zbieramy dokumentację do projektu. Na papierze się dobrze myśli, więc sugeruję, żebyście sobie wrzucili kartkę A4, jakiś zeszyt albo w Wordzie jakiś dokument sobie otworzyli. No i lecimy. Wieszamy tę kartkę w widocznym miejscu. Spytamy się siebie, dlaczego chcemy realizować ten projekt, który mamy, czy to będzie praca dyplomowa, czy jakakolwiek inicjatywa, w którą wchodzimy. Wieszamy tę, kartkę na, wieszamy tę kartkę w widocznym dla nas miejscu i komunikujemy od samego początku. I sobie, i innym. Dlaczego to realizujemy? Bo to jest ciekawe, jak na przykład mieszkacie w akademiku i sobie wrzucicie taką kartkę na samej górze, na samym początku w ogóle, to ktoś może przyjść o tej kartki i powiedzieć: Ej, w ogóle, co ty robisz? Nie? A no wiesz, co tutaj sobie uczę się na przykład podstaw zarządzania projektami na podstawie pisania swojej pracy dyplomowej. No i może z tego wyjść ciekawa konwersacja, i ktoś może powiedzieć ekstra. Ja też bym chciał. No i nagle są dwie osoby, które już coś mogą robić, nie? albo trzy osoby i cztery, możecie się zebrać w grupę i tak dalej. Jak tego nie będziecie komunikować nigdzie, to bardzo często to niestety zostaje tylko w was i jest trudno. Określmy nasze oczekiwania względem tego projektu, skonfrontujmy się z tymi prawdziwymi powodami, to jest bardzo ważne, naprawdę. Nie unikajmy tego, ok, napiszemy, dlaczego piszę moją pracę dyplomową, no bo muszę. Dlaczego musisz? No bo chcę zaliczyć rok. Dlaczego chcesz zaliczyć rok? Bo chcę skończyć studia. Dlaczego w ogóle chcesz skończyć te studia? Ja znam ludzi, którzy zadali sobie te pytania tak szczerze, i na przykład to, co nie studiowali, rzucili, żeby móc robić co innego. Są ludzie takie historie czasami się trafiano nie gdzieś w internecie, że rzucił korpo i teraz nie wiem, maszałas nad morzem i wynajmuje szałas czy coś takiego. To są takie niby, że śmieszne historyjki, ale to są powody takie. Pytający nas o sens tego, co my robimy, no i oczywiście, jakie są te oczekiwania, jakie są profity moje i współrealizujących. Czyli mówiąc prosto, co ja z tego mam i co ja jestem w stanie dać innym osobom? Czego się nauczę? Jakie lekcje z tego wyniosę? To są pytania, które możecie sobie zadawać. Jak wpłynie to na moją karierę? Jak to wpłynie na moje życie w ogóle? To jest taka lista. I na końcu tej listy jest pewnie takie pytanie: a Co jeśli mi się nie chce? No, bo są takie inicjatywy, się, które chce wam się realizować. Podejrzewam, że nie wiem, być może ktoś z was myśli o tym, żeby się nauczyć grać na jakimś instrumencie muzycznym, inna osoba myśli, żeby się zapisać do jakiejś organizacji się realizować. Są osoby takie, które by chciały się nauczyć przemawiać publicznie. To są takie rzeczy, które chce wam się robić. No, ale są te, te takie kwestie, wiecie, mniej atrakcyjne, no już niech będzie chociażby ta praca magisterska czy, czy inżynierska. No i co wtedy, jak mi się nie chce? Moja rada, dodajcie do tego swoje pomysły. Czyli zastanówcie się mocno, co wy tam jesteście w stanie napychać, żeby to było dla was atrakcyjne. Ja wam rzucam jeden pomysł przy okazji właśnie tej pracy dyplomowej. Pomyślcie o tym, co Wy możecie zrobić, żeby się na przykład nauczyć zarządzania projektami przy okazji tej pracy dyplomowej. Możecie zacząć wykorzystywać tę wiedzę z tego wykładu i sobie zrobić taki mini projekcik pracy dyplomowej, obserwować siebie, jak tam z motywacją. Po kolei, jak to się robi, pójdziecie do miejsca pracy później i będziecie rozumieć te wszystkie kwestie na dużo lepszym poziomie, gwarantuję Wam. I to jest właśnie to. Moja praca dyplomowa jako nauka zarządzania projektem, albo na przykład sposób pisania pracy, jako możliwość wykorzystania jej do tego, aby się nauczyć bardziej relacji międzyludzkich, gdzieś wchodzić w kontakty z ludźmi, umieć coś współtworzyć z nimi razem. I gdybyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda kwestia profesjonalnego zarządzania projektem, to bardzo bym chciał, żebyście się zainteresowali taką organizacją jak PMI, to jest Project Management Institute. I PMI jest organizacją międzynarodową, działa w Polsce i działa również w Łodzi, i ekipa z Łodzi spotyka się, robi seminaria. Tu na Politechnice Łódzkiej, na IFE, jak dobrze pamiętam. Całkiem niedawno byłem na ich wydarzeniu, które dotyczyło Rostu Agile Coacha. Jeszcze wcześniej były inne wydarzenia, na których też się pojawiłem. Lada chwila będzie na przykład konflikt w projekcie i są to wydarzenia, z których ja osobiście bardzo dużo wynoszę. Są naprawdę na wysokim poziomie merytorycznym, więc warto się zainteresować PMI-em. A tutaj historia z życia. Kojarzycie tę aulę? Weja. Kto jest z Weji? Są osoby. Ten człowiek na scenie, o, to jestem ja. Może nie poznajecie, albo nie widać za bardzo dokładnie. W sumie też motylem byłem, ale przytyłem. To jest 2012 rok. Jestem na ulicy Zweja razem ze studentami, tak jak dzisiaj z Wami. Podjęliśmy się takiego wyzwania, które... Słucham? E2, E2. Racja, racja, dzięki bardzo. E2. Podjęliśmy się takiego wyzwania, które nazywało się ponadprzeciętni. To jestem ja, jak widać, to nie, nie jestem do siebie podobny, nie? To jestem ja, ale słuchajcie, obok mnie stoi Rafał Mirkowski. To jest taki człowiek, który wymyślił Multiplaner. ma na to patent, sprzedaje to na cały świat. Kapitalny facet swoją drogą. I on był jednym z gości naszych. I jak to wyglądało z, właśnie z tym całym wydarzeniem i jak ten projekt został zrealizowany? Po pierwsze było wyzwanie. Wyzwanie było bardzo proste. Brak szkoleń z kompetencji miękkich na Politechnice Łódzkiej. Ja jestem z Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. I u nas było tak, że u nas było pełno kompetencji miękkich, a praktycznie nie było wcale żadnych takich twardych, chociażby, nie wiem, z Excela. A na Politechnice było pełno twardych, ale nie było miękkich. I my wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić takie coś, jak właśnie razem z, z osobami z Politechniki Łódzkiej, z WEJ-ą, żeby zrobić taką serię szkoleń. To było nasze wyzwanie. To był jakby to, co, ten problem, który my chcieliśmy rozwikłać. Jakie ja miałem powody osobiste, bo to jest właśnie... To, o czym mówiliśmy wcześniej. Realizacja i projekcja. Samo realizacja to jest no, coś, co ja chciałem zrobić, a projekcja to jest taki mechanizm z psychologii, który mówi, że bardzo często my chcemy traktować innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Więc ja sobie popatrzyłem na to, jak wyglądało moje życie studenckie i zauważyłem, że nie było żadnej interesującej organizacji studenckiej, która by realizowała sama się dla siebie. W sensie, wiecie, zawsze jest jakiś, jakieś duże koło naukowe i ono realizuje projekty jakiegoś tam dziekana, jakiegoś profesora i wszyscy to robią i z tego są rozliczani, spoko, ekstra. Ale nie było żadnej organizacji, która powiedziała, my istniejemy tylko i wyłącznie po to, żeby istnieć dla samych siebie. I wpadliśmy na pomysł, żeby zrealizować właśnie to wyzwanie i to były moje powody osobiste. Chciałem, żeby inni studenci mieli szansę się zrealizować w ten sposób. Również nie ukrywam, że lubię wyzwania. Poszukiwałem wyzwania i wiedziałem o tym, że gdzieś na pewno mi to pomoże w mojej karierze. I faktycznie kolega, który mi pomagał, Marcin Sachrajda, nie wiem czy kojarzycie. Nie kojarzycie? Tak, nie Kojarzą osoby, tak? Marcin, jeśli, jeśli nas oglądasz, to wielkie dzięki w ogóle za ponadprzeciętnych. Razem z Marcinem, w zasadzie Marcin tutaj był inicjatorem tego wszystkiego na Politechnice Łódzkiej. Razem z nim zrobiliśmy tę serię wykładów, bo to były wykłady, to były ćwiczenia, były trzy grupy. W poniedziałki, we wtorki mieliśmy spotkania, to były dwie grupy. Trzecia grupa miała w czwartki ćwiczenia, a potem mieliśmy w czwartki wieczorem wykład. I Marcin przyszedł z aparatem i to nagrał, i to wpadło na YouTube'a i to mi też bardzo pomogło w karierze. Tego nie przewidziałem, a naprawdę super to wyszło. Teraz trochę się wstydzę, bo tam czasami głupoty gadałem, jak tak sobie porównam, no nie, do tego, co, jaką wiedzę mam teraz. No ale... Człowiek się rozwija. No i też były troszeczkę takie, wiecie, potrzeby ego. Jak wyjdę na scenę, ludzie na mnie popatrzą, powiedzą, hej, Damian, super inicjatywa. Ja wtedy urosnę, skrzydła mi urosną. Powiem okej, okay, dzięki, spoko. I nie ukrywam, że mówię o tym otwarcie, bo uważam, że jeżeli ktoś mówi na początku wykładu, że trzeba być ze sobą szczery, to uważam, że później trzeba by było troszeczkę tej szczerości pokazać. Jak to, jak to wydarzenie przebiegało? Co się stało? Był konkretny cel i przywództwo. Usiedliśmy razem z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości i właśnie z Marcinem, jako z WEI-ą, reprezentantem WEI, usiedliśmy, zastanowiliśmy się, co chcemy zrobić. Ułożyliśmy konkretny plan, siedem spotkań, każde spotkanie miało ćwiczenia i były trzy grupy. Robiliśmy te ćwiczenia, a potem był wykład, który to podsumowywał. Jakie były z tego profity? Co z tego zostało tak naprawdę? Zrobiliśmy coś wspólnie. To jest coś, co jest bardzo ważne, że mieliśmy szansę się zrealizować razem jako ludzie. Ja jako wykładowca, ja jako szkoleniowiec, a studenci mieli szansę coś przećwiczyć. Nie tylko siedzieć i, wiecie, patrzeć i podziwiać, tylko faktycznie coś robić. Bo często, niestety, jak patrzę na studiach, to jest tylko wykład, 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 potem ćwiczenia, które są małą formą wykładu, a tu nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić ćwiczenia szkoleniowe. Każdy miał szansę dzia działać i każdy miał jakąś szansę dla siebie. Studenci zobaczyli, jak mogą wyglądać szkolenia, jak mogą wyglądać zajęcia i to było dla nich interesujące. Wiele osób z tego wiele wniosło. Mieliśmy zajęcie na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, robienia prostych celów, realizacji tego typu przedsięwzięć. No i te wykłady trafiły na YouTube. To jest też taki profit osobiście dla mnie, ale najważniejsze, co z tego zostało, to przyjaźnie z częścią osób, która wtedy ze mną współpracowała już jako studenci, nadal utrzymuje kontakty i dzięki właśnie tej inicjatywy poznałem jedną z takich y, osób, która jest szczególnie dla mnie y, bliska mojemu sercu, to jest Monika, to jest moja bardzo, bardzo dobra kumpela, która pracuje w HR-ach i która nie tylko później y, okazała się świetną osobą, z którą mogłem konfrontować swoje myśli i która niejednokrotnie mnie brutalnie ściągała na parter i... Zadawała mi pytania o sens tego, co robię, i to jest naprawdę bardzo dobre. Tak sobie pomagaliśmy, ale później nawet pomogła w rozwoju mojej kariery. Więc to są rzeczy, które, które z tego wyszły. Projekt zrealizowany może nie tak jak powiedzmy mówią o tym standardy PMI albo innej organizacji IPMA, ale było jakieś określone założenie, i ten cel udało się zrealizować. Słuchajcie, jakie są z tego wnioski? Po pierwsze, Należy znać swoje powody. Chcemy wiedzieć, dlaczego realizujemy konkretny projekt. Jeśli chcemy je poznać, to warto jest pisać na A4, bo będziemy w ten sposób tworzyć dokumentację do projektu. No i dzielimy się tą dokumentacją z innymi osobami. No i jeśli znamy te fundamenty projektu, to pojawia się pytanie, co dalej, bo zaczęliśmy troszeczkę od innej strony. Myślę, że większość osób od razu myślała, że o, pisze o celu, o zasobach i tak dalej. A tu jest takie pytanie o troszeczkę głębsze elementy, o wartości, o to kim my jesteśmy jako ludzie, o to, dl o to dlaczego w ogóle chcemy w jakieś przedsięwzięcie się angażować. Jeśli mamy fundamenty projektu, to co dalej?